No i w ten sposób nawet dobrnęłyśmy tutaj do Galerii Milano. Na samym rogu ciemne takie miejsce. Galeria Milano. Serdecznie Państwa zapraszamy tu do Galerii Milano, bo tam wystawa zbiorowa jest bardzo ciekawa. Jest wystawa na 30-lecie galerii. Zapraszam. No ta babka, co tam pracuje, to ja myślałam, że ona troszeczkę, wiesz, jako jeszcze młoda kobieta, że ona się zmieni, że ona się tam raz wygupiła, wiesz. Beatce po pazurkach dała, że tam Beatka dowcipna jest, bo ona lubi się tak wygupiać, ona tam wcale się nie chciała, wiesz. Jakiś winogron zostało, ciut, ciut, wiesz, ale w Warszawie, w dziadostwie, w tym wszystkim, co na dorobku, w tym, gdzie tu nie ma tej gościnności, no to przecież gdzie cyfrowość łatwo weszła, tam gdzie nie ma człowieka, gdzie nie ma uczuć, gdzie nie ma ducha, wchodzi cyfrowość, bardzo szybko szatan diabeł z pazurami wchodzi, proszę Państwa, i masz to, co masz, że teraz Lidia Mysia musi troszeczkę odkręcić to, co linia PO napsuła, te mieszkania pooddawać trochę w miarę, bo to i tak ludzi pełno po ulicach biega, teraz nie mają gdzie mieszkać, nie mają co jeść, chociaż no z tym jedzeniem tak by się tak zainteresowali. No przecież ile to się do śmietnika wyrzuca, naprawdę, bo nie ma gdzie tego składać.